Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy we Wrocławiu, w Orze Obornik Zoo. Dzisiaj jest 24 października. Tutaj widzicie, manitka stoi. Przyjechałem załadować się. Trochę ciasno mam tutaj zawracać, a jakoś pomału zawsze się cofnie, no nie ma problemu. Wczoraj z Filipem przyjechaliśmy we dwóch, on przywiózł manitkę, ja przyjechałem, parę kursów zrobiliśmy. Dzisiaj chłopak w szkole się tam uczy pilnie, my tutaj będziemy wozić. Pokażę co i jak. To się ładnie muszę ustawić, bo tutaj jest ciaśniutko. Dobra, idziemy do manitki. Pokażę zestaw może przy okazji. No, mamy tutaj ciągnik. Będą na pewno pytania, czemu nie mam obciążnika założonego. No, powiem, że obciążnik jest niepotrzebny. Z obciążnikiem jest wręcz nawet jeszcze gorzej. Przód jest mocno dociążony, a tył odciąża. Wtedy jak wjeżdżam w pole, to nie ma takiego uciągu, jak się wcale wydaje. Wózek, jak widzicie, jest dwuosiowy. I mam tutaj tą opcję, że założony jest elektrozawór na poduszki pierwszej osi. Spuszczam powietrze, wtedy dociska fajnie ciągnik tylną ośkę. I właśnie, no w tym momencie obciążnik by przedni coś może pomógł, ale to jest tylko w polu przy wjeżdżaniu. A tak jak jedziemy drogą, to tylko ten przód cierpi, dobija to wszystko. Skacze i nie ma sensu. Opuszczę ośkę. Tylko widzicie, jakie błoto jest. Oj. Popadało wczoraj fajnie. Jeździliśmy, to padało. W nocy, całą noc jeszcze bardziej padało. No dobrze, bo trzeba było tego deszczu. Wolę mieć błoto w kabinie brudno, ale niech na polu będzie wilgoć. Sucho to kurz znowu, jest też niedobrze. Dobra, wsiadamy, z tematem polecimy. Naczepa i wózek z Megi Nysa, jak widać pewnie teraz. 50 metrów sześciennych pojemności. Ładujemy obornika, ile wlezie. Najwięcej miałem na niej załadowane 39 ton kukurydzy. Chociaż powiem tak, że jeszcze by weszło tam ze 4, tak liczyłem na oko. Kombajnista mówi, dawaj, ją dosypiemy do pełna. My, nie? Daj spokój gościu, już wystarczy. Bez przesady. To już jest i tak dobrze. No 40 ton załadować praktycznie, to wiecie sami. Oj, za wysoki jestem. Kamera trąca o dach. Przewidły. Chyba wymienić niedługo, bo się potrafi trochę zawiesić. Bo widły już lekko podgięte. Swoje zrobiły. Ładowarka w kwietniu minęło 4 lata, jak jest. Od nowości 3200 godzin. Ten niedługo wspominany wcześniej przegląd duży będzie, także nagramy, pokażemy co i jak. Maszyna 4,5 tony udźwigu, 8 metrów wysięgu. To jest już naprawdę krowa, jest czym robić. Jak zamawialiśmy, to była największa manitka rolnicza z serii MLT, właśnie typowo rolniczej. Mieliśmy taką właśnie mocną. Później wyszła jakoś, nie wiem, może z pół roku później chyba. MLT 960, 9 metrów 6 ton, ale już powiem, że bym nawet chyba jej nie chciał za duża. Może, no wysięg by się przydał trochę większy czasami. Gdzieś na budowach jak jeżdżę, na jakieś dachówki podawać, pustaki na górę, no to się czasem by przydało, ale nie narzekam. Udźwig jest wystarczający jak dla mnie tutaj, ale właśnie ta 960, jest na pewno, no jest dużo cięższa, nie pamiętam już ile ona waży, chyba coś koło 13 ton, ta waży 9 ton, także jest różnica.
jak tą czasami jest piach jakiś albo trochę popada mokrzej, to w polu na zaraz niepotrzebnie się kolejny robią. Pójść pójdzie, wiadomo, cztery napęd to tam nie ma problemu, ale kolejny idą, paliwa zaraz trochę łyknie, bo to wtedy trzeba już troszkę mocy. Także ta większa, myślę, że w pole tak wjeżdżać to już by była w ogóle nie za ciekawa. Dużo lepsze rozwiązanie jest, tak zauważyłem, turem zbierać na polu, a gdzieś na miejscu rozładowywać sobie manitką do góry, startować, układać, także tur może jest, nie jest jakiś taki super wygodny, ale tak do balotów to nic więcej nie potrzeba, na wysokość wystarczy. Tutaj widzicie, krokodyl jest zwykły, z zębami z góry i z dołu. Z początku miał być łyżko krokodyl, ale tak pomyśleliśmy, że jakby był łyżko krokodyl, to by trzeba było jakieś zaraz jeszcze widły załatwić do zbierania balotów. A to no, oryginał by pewnie sporo kosztował, samemu robić też zabawa, a to zdecydowaliśmy takiego zwykłego. I taki fajnie właśnie słomiasty gnój, jak tutaj widać, się dobrze ładuje, dużo można nabrać. A łyżko krokodyl przy takim mokrym znowu byłby lepszy, no ale zawsze coś jest lepsze, coś gorsze do czegoś. O, jeden ząb tam już jest trochę solidnie podgięty, ale to już nie patrzę na to. To wywieziemy się później, poprostuje, ale trzeba będzie myśleć już o wymianie. Na pewno pytacie, czy będziecie zastanawiać się, czy ciągnik daje radę sobie z tym ciężarem. No powiem, daje radę, no. Popatrzcie, jak zestaw jest, 2,14 szczepione. No załaduje się też, ładowaliśmy po 33 tony na 2,14. Pamiętam, najwięcej miałem kiedyś tam gdzieś. No to fajnie też, ale nie polecam jazdy z 14-kami. Kto jeździ, każdy wie, jak to się jedzie. Szarpią te dyszle, na boki to się buja wysokie na tych resorach. Tylna przyczepa, raz w jednym lusterku, raz w drugim. Po dziurach tak więcej jak 30 na godzinę to już jest strach, to już nie jazda, to męczarnia. A stąd na poduszkach z patelnią sobie jadę. Mogę jechać 50 po dziurach, gdzie 14 to już no, byłbym już wystraszony. A z tym jadę, wiadomo, to jest przystosowane do aut ciężarowych, do prędkości, to nie odczuwa tego. Tutaj widzieliście, opuściłem ośkę. Przednia ośka jest opuszczana ręcznie, steruje się. Jest opcja, że ostatnia ośka też się opuszcza, podnosi, tyle że to jest automat, a w ciągniku niestety nie ma ABS-u. Jakoś później już wiem, że po zakupie te szóstki wprowadzili ABS do ciągników. To byłoby może przydatne czasami. Ta ośka by się tylna też podnosiła, jak widać teraz właśnie. I wtedy byśmy mieli na pusto tylko jedną oś w dole, no by zawsze to lepiej. Po co te opony tak ścierać? Przy skręcie jakieś tam opory zawsze są. Ale dwie ośki to i tak już lepiej niż trzy ciągnąć. Czasami jak coś lekkie się wozi, jakieś trociny czy coś, to nawet nie opuszczam jej, bo to po co? Taka ośka ma ładowność solidną, tym bardziej, że wózek z przodu jest dwuosiowy, to wiecie, to już jest na co ładować. Z początku chcieliśmy jednoosiowy wózek, był 10 tysięcy tańszy, ale tak jakoś, no już nie można byłoby tak solidnie ładować na to, już te dwa koła jednak nie wytrzymają tyle co cztery. Coś tam tego ciężaru niby na ciągnik idzie, ale to nie to, tak mi się to nie widzi jakoś. Zestaw takiego, cena takiego zestawu jest bardzo podobna do 2,14, także naprawdę polecam się przyjrzeć, bo jest sprzęt fajny, można dużo więcej załadować i bardzo przyjemnie się z tym jeździ. W polu też, później pokażę właśnie jak to wygląda wszystko, kiprowanie, cały kurs pokażemy. Tam oczywiście będą cięcia, bo mam 19 km do pola, to nie będziemy tego nagrywać, szkoda czasu. Może nie szkoda, ale no nie wiem, czy chcecie takie długie te vlogi. Zobaczymy, najwyżej piszcie w komentarzach, to się coś postaramy. A tu wczoraj popadało, fajnie już jest wilgoć.
zimno bardzo, ludzi nie ma, teraz w złoto można sobie jeździć, bo jak jest lato, to jest tyle ludzi, że nie idzie przejechać, trzeba w nocy wodzić albo jakoś deszczowe dni. A tu widzicie już, pogoda się jesienna zrobiła, chociaż i tak się po nocy jeszcze wypogadza, zobaczymy co to będzie. Tutaj chyba nie będę wszystkiego nagrywał, całego załadunku, bo to około 20 minut to sam vlog tyle powinien trwać, także nie wiem, no zobaczymy, co bym ja jeszcze tutaj mógł powiedzieć ciekawego. Manitka żadnych awarii też nie miała. Naprawdę maszynka jest super. Nic się tutaj nie dzieje. Cuda można zdziałać. Też nigdy nie doceniałem ładowarek. Wydawało się, że a tur może tańsze to zrobi robotę. Oj nie. Każdy kto teleskopówkę kupi później mówi to samo, że to jest całkiem inna robota. Tym można wszystko załadować turem tutaj, to już bym musiał naprawdę mieć takiego turka w miarę solidnego, żeby to wysoko podnosiło, a działałbym to nie wiadomo ile czasu. Tutaj już pokapało, wszystko brudne, ale mówię, lepiej błoto, woda, jak ten piach wszędzie się kurzy, sucho, to nic nie chce rosnąć. Dobra, nic nie będę więcej przedłużał. Trzymajcie się, później jeszcze będziemy opowiadać dalej. Dobra, wyjeżdżamy, załadowany. Widzicie Afrykarium nowo wybudowane, jedyne w Polsce z tego co wiem. Też bardzo ciekawa opcja do zwiedzenia. Jedziemy, teraz jest zima jeszcze, nie wiem co ja mówię. Jest jesień, już pochłodniało bardzo, ludzi jak widać nie ma. Bo w lecie to tu jest tragedia. Tutaj te wszystkie ławki po lewej stronie to jest wszystko załadowane, cała alejka. Czasami muszą mnie tu przeprowadzać meleksami, żebym przejechał. No bo jest jak mrówek ludzi. Tu widzicie, o, jedna osoba jakaś gdzieś tam, ktoś popadało też. Chociaż teraz jest ładna pogoda, fajnie na późno siane zboża. Popadało cieplutko, będzie ładnie tam schodziło. Ale ludziom jest już za zimno. Może wygląda to ładnie, ciepło nie jest, naprawdę chłodnawo na zewnątrz. Wczoraj woziliśmy też w dzień, to padało cały dzień, zmokliśmy trochę tam i się przeczepialiśmy, bo osprzęt zawsze manitką ciągniemy na przyczepie. Bo jest, jak się założy na normalnie na ramieniu, źle się jedzie po tych dziurach. Lepiej jest na przyczepę dać, tak jak mamy przy sobie widły, krokodyla, łyżkę. Wszystko na przyczepie, tak jak wózek w headerze, kombajnie się da wózek na header, na wózek, co ja mówię, po prostu jest dużo lepsza jazda. A my wyjeżdżamy na miasto, są godziny szczytu, godzina, która będzie 16 gdzieś zaraz, tak, za 15:15, także będą korki, pewnie będzie dużo stania, no ale nic nie poradzimy, takie są uroki miasta. Tutaj jest wylotówka, podejrzewam, że też będzie ciężko wyjechać, bo tu jest zawsze problem. Po prawej hala stulecia, iglica lekko po lewej. Takie zwiedzanie przy okazji. Gnój wozi i zwiedza, się uśmiać można czasami. To jest to. Ja z ciężarem, a tutaj zawsze jest ruch. Chociaż nie jest źle, bywa tak, że 5 minut stoję, nikt nie wpuści. Autobusy miejskie naprawdę wyrozumiali kierowcy, zawsze wpuszczą, ja staram się też ich wpuszczać, trzeba sobie pomagać. Dobra, udało się, teraz przejedziemy tam już do wylotu miasta, tam będzie na pewno korek, o tej godzinie jest bankowe. Jadę tutaj z tym obornikiem, ludzie patrzą co to jest. Na pewno niespotykany taki środek transportu, że tak powiem, w mieście. Tramwaje trzeba puścić. Może się będziecie zastanawiać też, dlaczego ciągnikiem się jeździ. Może czy nie lepiej autem ciągać. Powiem tak, próbowaliśmy kiedyś autem.
I był ten problem, że wiadomo, w polu auto przeważnie się zakopuje, później wyciąganie, czasami jak się zaryje, zawiesi, to już jest całkiem nieciekawie to wyciągnąć. Ciągnikiem nie ma problemu, rzadko się zakopie, jeżeli nie ma jakiegoś piachu strasznego, czy tam mokro nie jest, to bez problemu wjeżdżam, później pokażę, akurat jest teraz dobrze, fajnie się wjeżdża na pole. A druga kwestia też paliwo. Mierzyłem, autem wyszło naprawdę tyle samo co ciągnikiem. Nawet zdarzało się spalić mniej ciągnikiem jak autem niektóre kursy. Ale to nie miałem co robić, to się tam był czas na to, to mierzyłem. Teraz już nie mierzę, już wiem, mam rozeznanie jak to wygląda. Ciągnik, sami popatrzcie, T675, czyli ma maksymalną moc 175 koni z power boostem, czyli w transporcie to jest dostępne niby, chociaż nie wiadomo, ale tak producent podaje. Ma tam jakiś pobór paliwa, no nie jest w stanie więcej. Tak jak na przykład na tej drodze jest dużo progów zwalniających. Każdy próg trzeba hamować i ruszać, No ciągnik spali, ma wtedy obciążenie, spali swoją ilość paliwa. Auto, w którym mamy hydraulikę, ma 500 koni i Iveco Stralis to jest. I ono wówczas wtedy no, ma tą moc, odejście ma, ale wciągnie chwilowo dużo więcej. Także na tym kursie, na tych 20 km, zależy na jakie pole tam wozimy, pójdzie tego paliwa tyle samo, nawet się zdarzyło więcej. Druga sprawa, jak później się zakopie w polu, to też trzeba trochę tam poszarpać i to paliwo idzie, więc ciągnikiem jeżdżę, tachograf mnie tutaj nie obchodzi, wożę kiedy chcę, wczoraj do późna woziliśmy, rano znowu zacząłem, dzisiaj skończymy i będzie na tyle. Jadę, jak widzicie, mam załadowane, no nie wiem ile, ale dużo. Jadę sobie, jak było widać, ruszyłem bez żadnych problemów, jakoś nie stwarza większych. Zestaw jest z Megi Nysa, wózek Mario 2, naczepa stalówka, nie chciałem aluminiowej. Mówili wszyscy aluminiową, może i tak, lżejsza byłaby niecałe 2 tony. Ale jak wiadomo, wozi się różne rzeczy, gruz, nie gruz, jakieś złom czasem, zaraz byłaby pogięta, także lepiej było tą stalówkę troszkę cięższa, ale mam spokój, wszystko jest tutaj bezpieczne, jak się tam nawet już, no mam parę wgnieceń, ale farba jeszcze nie odprysła, póki co jest dobrze, dużo gorsze widać, naczepy poobijane jeżdżą, będzie w tej chwili w lutym 3 lata naczepa z wózkiem. Nic się tam praktycznie nie dzieje z nimi, wszystko jest w porządku. Jak będziemy kiprować, to pokażę jak to wygląda na zewnątrz. Tutaj już się zbliżam, no jeszcze nie widać korka, ale tam już takie mosty, dwa minę, to już się zawsze zaczyna. To też nie będę nic tam robił, nagrywał, bo to jest bez sensu, no w korku chyba nikt by nie chciał stać. Postoję sam, oszczędzę tego cierpienia wszystkim. Także zobaczymy się później na polu. Witam ponownie, dojeżdżam do pola. Tutaj mam trochę taki stromy zjazd. Trzeba tutaj zwolnić, bo jest pod naczepę takie nie za ciekawe. Wszystko się łamie. Przechyla. Oczywiście z tyłu osobówki już mają problem, bo jakby inaczej. Bo ktoś im drogę blokuje, a oni mi to nie czasami wpuścić nie chcą. Dobra. Podłączę ten kabelek, o którym mówiłem. Dociążymy tylną oś ciągnika. Napęd jest. I jedziemy pomalutku. Widzicie, jedziemy po podorywce, robione gruberem tutaj było. Opadało solidnie w nocy, ale jak widać, jedziemy, nic się nie dzieje. Muszę też ustawić się równiutko. Wiadomo, naczepa jest bardzo wysoka, jak się podniesie do góry przy kiprowaniu. A ty co tu robisz? A co? Przyjechałem! Skąd żeś się tu wziął? Prosto ze szkółki, proszę, witam.
Nie, no ja się tu nie spodziewałem. A widzisz, wiesz co ja odwaliłem, żeby tu być? Zimno od ciebie, idź ty mi, ciągnie. No chwilkę tu tutaj się wyczekałem. Ale niespodzianka była. To cię przywiózł. A nie mogę ci tego powiedzieć. Powiedz. To jest ściśle tajne, proszę. No. Ciężko tam beze mnie wysiedzieć, ciężko, już. Daj spokój. Od razu ciągnie do kabiny, nie? Aha. Pewnie pojeździć by się też chciało. Chciałoby się. Dobra. Musimy równo ustawić. Ty mi tu na wizji skakujesz takie niespodzianki. Ty trochę jeszcze. O, chyba by było, dobra. Idziemy na zewnątrz. Wszystko będę pokazywał, co i jak to kiprowanie wygląda. A ty nic nie pomagaj mi. Ja pokażę wszystko. Dobra. Sam, wiesz, jak to jedna osoba sobie z tym może poradzić. Chcieliśmy naczepę z pod drzwiami, ale jakoś tak była taka tylko dostępna na placu, na szybko, to już zdecydowaliśmy się, dobra, niech będą te drzwi. W sumie klapa nie zawsze zdaje egzamin, na przykład przy oborniku może się zawieszać, a drzwi są pewne, że zleci. To nie ma problemu, a była też cenowo trochę tańsza. Fuh, sypie się na głowę, wieje. Wejdziemy, może jeszcze na górę pokażę, jak tam mamy załadowane. Tutaj pole ma 11 hektarów. Podejrzewam, że nagramy tutaj też filmik z orki, z rozwożenia tego obornika. Coś ciekawego może będzie, o jak widać. Tak, tutaj jest. Dobra. Nie wiem ile to minut będzie, ale trzeba działać, pokazać wszystko co i jak. Więc daję na kiprowanie sobie. O, sterowanie z zewnątrz, z kabiny nie zamawiałem, na pilota jakoś z tymi drzwiami w naczepie właśnie to mi uznałem, że nie jest potrzebne. I taki patent oto mam, zaraz pokażę o co chodzi. W sumie nauczyłem się tego po jakimś czasie, tak przypadkiem. Kiedyś stałem jak głupi, czekałem aż to się wykipruje z tyłu i wtedy dopiero wsiadałem. Dobra, włączę wałek, ona sobie kipruje. A ja czekam, aż dojdzie do końca, wyłączę wałek, po prostu rozdzielacz zostanie w pozycji podnoszenia. Ja wyłączę wałek, odjadę i jak już wysiądę, to wtedy dam na opuszczanie. A tak to kiedyś stałem zawsze i to musiałem czekać. Brudne wszystko, ciapa taka. Wałek również 540 eko. Próbowałem na 1000 obrotów bez gazu, tak jak teraz też mam bez gazu. Ale było trochę za szybko, to jest już ciężar na taką wysokość, naprawdę na żywo, jak ktoś widział jak się kipruje patelnie, to nie jest przyjemne za bardzo. Buja to. A tutaj widać. Powiem ci, że wieje. Wieje, nie? O, troszkę krzywo jest, kurde, lewa strona, ale to jest minimalnie. Czasami były takie momenty, że trzeba było już opuszczać, bo widziałem, że jest nie za ciekawie. A wózek jest, pompę ma od cyklopa, przekładnia również, także jest wszystko dostępne, części, zbiornik oleju 170 litrów, zwykły hydrauliczny, żaden tam jakiś wynalazek, zwykły HL46. Koniec mamy, siłownik się skończył, na polowe biegi, z czwóreczką pomału, bo to się buja. O, i znowu poprzedni problem jeszcze nie ogarnięty. No, nie wiem czy to widać teraz tam z kamery, ja się tak postaram pochylić jak to buja. A jedziemy, Filip, ile na godzinę? 1,6. No, jedziemy niecałe 2 na godzinę, a to buja już, niektórzy to są przerażeni jak się tak odjeżdża. No ale tak jest, nic nie zrobię. To jest duża objętościowo naczepa. Dobra, wystarczy. Idziemy zamykać i myślę, że to by było na dzisiaj tyle, jak tam wszystko zamkniemy. Czekaj, zostaw. Świeżbią rączki, co? Co?
Świeżbią te rączki. Tam w szkole się nasiedział i... Dobra i... Opuszczanie. Ej, kamera mi nie opadła trochę, bo mi się tak wydaje. Chyba ciut, lewa strona ci ciut opadła. A, ale w dół? Tak nie. Dobra. Końcówka już. Ośka do góry. Zamykamy. Od razu rozmachem idzie. Tak. W locie. Filip to ma opanowane również. Często ja nawet nie wysiadam, on tylko zamknie wszystko i lecimy dalej. No, puściutko. Tu jest centralny zamek, jak się zboże na przykład kipruje przez klapę bez szyperka, no to wiadomo, żeby to nie odbiło jakoś, tylko się te zamki tutaj popuszcza, otwiera. Wtedy z boku pokażę, jak to działa zaraz jeszcze. Fajny jest taki patent. Pneumatycznie wszystko. Grzybka naciskam. Tak. Grube te rękawice. Lubię takich cieńsze jakieś. A tu jest ten centralny zamek właśnie. I tak. Stryk. Zamknął. O. I w drugą stronę otwieram. Wtedy klapa się otwiera. Wózek też na poduszkach oczywiście. Tutaj nie wiem czy to widać dobrze. Pompa jest właśnie przekładna z cyklopa. Wałek. Jeszcze, dobra, wsiądziemy, może opowiem właśnie o zaczepie, jak to wygląda sprawa, bo też kiedyś miałem jakieś tam gadanie, że to tak czy tak, ale ja uważam inaczej. Zaczep niby, no na dolny to jest, mam płytę do regulacji w wózku, że mogę sobie ucho przykręcić jak chcę. Ale jak zobaczyłem, że ten zaczep dolny jest trochę, jak wiadomo, ma parę bolców i ja się boję, że to się może tam gdzieś wybić. I ucho do tego jest 40, a stworzeń w zaczepie dolnym jest mniejsza średnica, już nie pamiętam w sumie jaka jest dokładnie, ale jest luz, to wszystko szarpie, ale uznałem, że będę opuszczał ten górny na sam dół, wtedy jest 40 dopasowana idealnie, nic nie stuka, a on ma wytrzymałości 2 tony też nacisku, także tu w wózku dwuosiowym na pewno nie ma więcej jak 2 tony. Nie naciska dużo. Chyba, że no go dociążę, tak jak teraz tutaj. Już to odłączę, bo nie potrzeba. W sumie nawet wjechalibyśmy bez tego, bo jest twardo. Ale tak jest dobrze i bardzo płynnie się jedzie. Ten zaczep już ma trochę luzy. Muszę ucho ogólnie też obrócić drugą stroną, bo się już wytarło przez te prawie 3 lata będzie niedługo. Ale trochę popadało. Widzę kolejny takie... Wczoraj nie robiło się aż tak. Dobrze, niech pada. Będziemy orali, to będzie co do, nagrywać. Do vlogi. A czekamy na to właśnie. Ciągnik co samorze już mógł być na kanale, ale czekaliśmy na jakieś deszcze, bo tam mamy... Szkoda sprzętu po mamy prostu. U siebie do orania po oborniku, bo bezorkowo siejemy jak wiadomo. Ale po usługach też trochę tam jest już zamówień. To pierw to porobimy, a później u siebie będziemy na spokojnie oborniki rozwozić i to orać. Także nic, no. Nie będziemy już dzisiaj nic chyba nagrywać, panie kolego. No chyba nie. My się jeździmy tu, co ja mówię, jedziemy dalej bawić, jeździć. Trzymajcie się, cześć, do następnego. No, na razie.